Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna podsumowała swoje pomysły na ferie zimowe i jak słyszymy, te okazały się dobrym pomysłem na czas wolny od szkoły. Zajęcia były organizowane w dwóch formach, zarówno grupowej, jak również indywidualnej. No, ferie zimowe dla bibliotekarzy to jest bardzo intensywny okres czasowy, dlatego że dzieci, które nie chodzą do szkół przedszkoli, chcą coś fajnie spędzić czas. Jeżeli jest to jeszcze okres, który nie ma niestety śniegu na ulicach czy w parkach, to odwiedzają bibliotekę. I faktycznie bardzo dużo dzieci odwiedziło wszystkie nasze placówki biblioteczne. Wypożyczalnie dla dzieci były to zajęcia zorganizowane, które były codziennie zaczynały się od godziny 11:00. Poświęcone były opowieściom zimowym, ale także o tym, co się dzieje w przyrodzie zimą, czyli dzieci mogły zarówno poznać literaturę piękną, jak i popularną naukową. Natomiast w czasie naszych chwili bibliotecznych była to pracownia zaśnieżonej sowy, które zadania polegały na tym, że dzieci z rodzicami czy same przychodziły do nas w godzinach udostępniania i mogły sobie fajnie spędzić kreatywnie czas, dlatego że lepiły chociażby bałwana, co prawda nie ze śniegu, ale właśnie z papieru, z talerzyka papierowego, mogły wykonać również zaśnieżone sowy, mogły wykonać wiele w ogóle zimowych prac, które zdobią naszą bibliotekę obecnie, ale także rozpoczęliśmy tutaj filię numer 2, taką akcję zbierania sów, dlatego że nasza filia nazwana jest filia pod sówką, dlatego zachęcamy i dzieci, i rodziców, i w okresie feryjnym właśnie rozpoczęliśmy taką akcję. Przyszło bardzo dużo sów, są to sowy zarówno wykonane przez dzieci w formie papierowej, ale także są to sowy zakupione przez rodziców, osoby w ogóle dorosłe, dlatego że mamy sowy w postaci podróży. Są to sowy wykonane także przez naszych czytelników, chociażby szydełkiem czy na drutach. Także tych sów jest bardzo, bardzo dużo i będziemy je prezentować w maju w Tygodniu Bibliotek. Mam nadzieję, że również zrobimy ponownie akcję liczenia naszych sów, bo już sami już nawet nie wiemy, ile tych sów do nas przybyło. Także mam nadzieję, że dzieci to nam u nas, czy całe rodziny u nas to policzą. Również ferie były doskonałą okazją ku temu, żeby dzieci przedszkolne razem z rodzicami odwiedzały biblioteki w ramach akcji Mała Książka, Wielki Człowiek, bo cały czas czekamy właśnie na te dzieci, żeby mogły dostać książkę, darmową książkę Wojciecha Widłaka o Krasnalu Krzywej Czapce i mamy nadzieję, że to będzie początek fajnej bibliotecznej przygody dla każdego dziecka. Do miejskiej biblioteki na zajęcia w ferie przyszło około 500 dzieci.